człowiek, który nagrywa filmik, tworzy, przychodzi. Jeszcze raz? No właśnie, to jest takie zaskoczenie, prawda? To jest coś nowego. Pewnie pierwszy klient, który przyszedł. Chodziło mi... Tak, z kamerką i utrwala to. Jak panie reagują? Jest jakaś ciekawość, czy raczej obawa? Bo są dwie... Podejrzenie. Przecież przyszli z kontroli, cholera. Sprawdzają czystość. Skarbówka. Także tylko taki. A chodziło mi o ten, że można do kontaktu go włączyć jeszcze. Zapomniałem o tym powiedzieć. Nie ma już? Bo tutaj kupowałem wcześniej. Ale do kontaktu. To skradnę cukiereczka. I może przyjdę później. Może będzie. Do widzenia. No, także widzisz, to są fajne takie poszerzania strefy komfortu, gdzie robisz coś nowego i możesz dzięki temu wzrastać. Bo nie działasz wtedy przez ten algorytm umysłu, tak? Schematyczny, właśnie taki zaprogramowany, martwy. I to otwiera cię na nowy świat poznań. Na przykład poznaję teraz cudowne dziewczyny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo nie wiem, jak zareagujecie. Nie. O, idzie moja koleżanka. Oj, ona będzie... O, ona jest bardzo, bardzo na nie do wszystkiego. Ale teraz... No, właśnie widziałem cię wcześniej. Przejeżdżałem rowerem i widziałem, że smutna szłaś. Co się działo? Jezus, no, czasami jak ktoś się nie chce zatrzymać, to trzeba wejść mu w drogę i powiedzieć, cześć, chciałem z tobą chwilę porozmawiać. Na pewno masz czas. No tak, mogę teraz obserwować twoje ładne paznokcie. Bardzo urocza dziewczyna. Uśmiecha się teraz. Ale widać, no widzi, to jest właśnie ten stres. To jest to reagowanie lękiem, prawda, na nowe. Hop. I, ale jednocześnie dzięki temu też się ta nasza koleżanka uczy teraz czegoś nowego. Bo ja na przykład teraz nagrywam taki film spontanicznie, wykraczający poza różne strefy komfortu, w których jesteśmy i opisuję te stany. Byłem już w sklepie, teraz rozmawiam z tobą. I widzicie, ta kurtka, nie, która jest tutaj, ona reprezentuje pewien opór. Tak? Tworzy się czasami opór, jak z kimś rozmawiamy i dobra. Czujemy... No dobra, jak chcesz z nią porozmawiać, to ona cię nie nagrywać, czyli musisz poczekać, aż skończę. Dobra.